Because I could not stop for death. He kindly stopped for me. I won't let that happen. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert. I będziemy ściągać ciało żołnierza w grze Shadow of the Tomb Raider. Mamy strzelbę! Juhu! Chłopie, trochę żeś się zzieleniał już ze starości. Padaj, dawaj tą giwerę. Taka zwyczajna. Ja w sumie bym mógł się cofnąć. Tam gdzieś było wejście do za pomocą strzelby, ale już dobra, nie będę się cofać, bo... Nie, zaginie mi żołnierze, wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Dobra. Mamy teraz umiejętności. Co my tu mamy? Dwie umiejętności. Co Dominguez chce z nią zrobić? Mam nadzieję, że oszczędzi jej życie, póki potrzebuje skrzyni. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Weźmy tak. I... upgrade'ujmy sobie strzelbę. Rurka. Walić dwururki. I przespingowałem sobie całą broń na jeden strzał. Ja się mogę zaraz cofnąć. Na pewno da mi lepszą przewagę w walce niż karabin, który ma 30 naboi, czyli w sumie dwa... Wow. What the fuck is it? Wow. Się wystraszyłem. Dawaj tą strzelbę, głupia babo! Wow. Chodź tu. Chodź tu. Masz. Wow, ci są z tymi. Ciągle
O-oł. Więcej ich nie było? Dawaj, bańkę. Dobra. Ten się zajarał aż z niecierpliwości. Ze zniecierpliwienia, tak powinienem to bardziej powiedzieć. Wow! Gdzie jest? Pora się ruszyć. Sadzę, no. Nie chcę ryzykować. Nie mogę z nich amunicji zbierać. Wszystkie możliwe zasobniki zebrałem już. Miałem dopiero drugie. Po górze łażą. Tylko węże. Nie. No to się dałem nabrać. Powinno się obrócić. Idzie. O, jeżeli woda ma tędy przepływać, to ja też dam radę. Ten różaniec ma 0,6, a nie 5 jak zwykle. To bardzo ozdobna odmiana różańca Brygidek. Coś na nim wyryto. Dobra. Jak zwykle nie podniosłem. Coś to blokuje. No to dobra, czas pod wodę wydać. Dobra. Który? No i proszę. Złoto. To się przyda. No to są jeszcze ciała ze skórą. A
abym... No nie! Może... Zobaczcie... A, da się uniknąć. To wystarczy zrobić unik. Muszę się dostać do miasta. Leżeć. Nie, może pistolet będę bardziej używać. Wow! No tam bym nie chciał spaść. Otwórz bramę. Skrzynia może tu być. Iszczel i Czakczel, strzegące skrzyni. Pełne. Więcej nie uniosę. Jezus! Ja się wystraszyłem. Uka. No, gdzie jest kolejny? Podejrzewam, że to coś muszę obrócić. Muszę sprawić, by woda spływała dookoła. Amunicja. To jest najważniejsze. Muszę sprawić, by woda spływała dookoła. Spróbujmy najpierw to. Dobra. I teraz to. Gnojek. No nie trafiłem go. Ale tam widzę, chyba na górze siedzi. Poznając życie, tam będzie mi na górze. W
porządku. Muszę sprawić, by woda spływała do koła. Dobra. Muszę sprawić, by woda spływała do koła. Ale co to są za postacie? Jacyś dzikusy. A już wiem. Bo chodzi o tę wodę. Dobra. Pierwsze co na pewno jak już... Okej. Serio, ja miałem tam... Dobra, nie było pytania. Dobrze, prawie gotowe. Muszę sprawić, by woda spływała do koła. I co, spływa? A, do koła! Nie usłyszałem porządnie. Dobra, jest. Woda w kole. Tam mi się coś zapaliło. Aha. No nie. Druga brama. Skąd oni się wszyscy wzięli? Kurde. Nie mogę trafić, bo mi kuca. O, teraz dostał bańkę. No. Binsz ma to. Cholera jasna! Gnoje. Teraz gdzie? Chyba tu. Wygląd tą ściankę. No, dupa. Tyle z mojej ścianki do spinaczki. Uja. Tam się teraz muszę dostać. To teraz pytanie jak? Dobra, zobaczymy co się stanie jak przesunę jeszcze raz, żeby tam się wspiąć. A nie, już nic, nie mogę nic z tym zrobić. A, bo oni mi zablokowali ten. To dobra, nie pozostaje mi nic innego jak się cofnąć teraz. Może tu mogę popłynąć? Wtedy nie mogę sobie popłynąć do skrzyneczki. Cholera, trochę mam mało amunicji. Dobra, wolę latać z pistoletem. O, chwila, moment. Znalazłem okazję do
przejścia na drugą stronę. Ale jest cholernie ryzykowna. Dlatego najpierw poszperam tutaj, co jest do podniesienia, podniosę. Znając życie, się już tutaj nie cofnę. O, to jest ciało typka. Ja myślę, że to jest ruda jakaś. Ale częściej nie odmówię. Dobra, i teraz tak. Teraz akurat jest moment. Jest moment. Jest, udało się. Dobra, to teraz Lara, przyspiesz trochę. I lecimy do góry. Trzecią figurkę mam zniszczoną. Mogę rozwalić. Będę miał przynajmniej drogę powrotną. Muszę sprawić, by woda spływała do koła. Pierwsze co? To jest. Co jest? Dobra, na razie spokój. Teraz co? A to jest już łatwiejsze. Zniszczenie. Kurde. Aj, aj, aj. Leżeć. Dobry Azorek. Gnojowice gdzieś na dole słyszę. Muszę sprawić, by woda spływała do koła. Serio? Łatwą. Ciekawe, jak ja tą tratwę przesunę teraz. Muszę sprawić, by woda spływała do koła. To jest to najlepsze, że muszę na tej tratwie być akurat. Teraz bądź mądry, pisz wiersze, jak zruszyć tą tratwę. Dobra. Mam jeszcze inny pomysł. Pójdźmy dalej. Sprawić, by woda spływała do koła. Dolet. I w pewnym sensie tu mój plan spalił na panewce. Tego nie poruszę. Hmm.
To też mnie zniszczy. Aha, już chyba wiem. Chyba wiem, o co. O. Dobrze, to wygląda obiecująco. Dobra, na razie nie biorę tej amunicji. No i teraz będę mógł ją kopnąć. Nie, dobra, inaczej. O kurde. Aha, ewentualnie mogę tak zrobić. O, bo wtedy jestem zanurzony cały. I to wyjdzie. Dobra, jest. Lecimy. Dobra, słyszę ich. Kurde! Łe! Ach, słyszałem ich, ale no nie zareagowałem zbyt szybko. Dobra, oni tu są. Gdzie ty jesteś? Kurde. Dwa naboje mi tylko wpisto. Oj! Dostał. Dobra. Szybka akcja. Jest. Trzecia. No i idziemy. O kurde. Te gnoje są za mną. Do środka. Okej. Te postacie wyglądają jak tamte stworzenia, lecz są dostojne. Yashir. Bogini opieki. Srebrną skrzynię Iszczel wykuto w raju i sprowadzono na ziemię. Czy te istoty stworzyły skrzynię? Na to wygląda. Nie będą dopuszczeni do ścieżki ni fałszywi bogowie, ni gorliwcy. Są, by ją uchronić. Dlatego tak zaciekle ze mną walczyli? Trzymają tu skrzynię do czasu odrodzenia słońca. Tutaj. Ona musi być tutaj. Ja was doprowadzę troszeczkę dłużej do tego odcinka, żeby zdobyć tę skrzynię.
brzmienie i czapla. Takie same jak na tatuażach u Nuratu. A skrzynia gdzie? Oho. Bezustna panienka się troszeczkę wnerwiła. Czyli na to wygląda, że trójca jednak chyba przed nami była. What? Jak to ja mam uciec? Cholera, zauważyłem ten haczek za późno troszeczkę. Ale skrzyni nie ma, to trzeba... Trzeba uważać, trzeba zobaczyć, co to się dzieje. Ała! Dobra. Kurde, mnie kąsają tymi strzałami. Nie wiem, czy w dobrą stronę idę, ale miejmy nadzieję, że tak. Jo, bada. Dobra. Spylamy wodą. Ale ścinki. Jeszcze coś takiego nie miałem. Dobra, w sumie do bańki powierzchni byśmy mogli się dostać. Kryte miasto. Udało się. Znajdźmy jakiś obóz. Pytanie tylko, jak tu wyjść? A, tu jakiś dokument przegapiłem. Ja zawsze mogę się cofnąć. Było ciszę. Tutaj. What? Jak? Noż... Kurde, i muszę się tak daleko cofać. W końcu udało się. Jeszcze powiedz mi, że muszę jeszcze raz podnieść to wszystko. Nie.
To by było za fajne, jakbym mógł jeszcze raz podnieść sobie to wszystko. No tak bym sobie ekspił złoto. Teraz gdzie? A, tutaj. Dwie muchy. To może pomóc. Raki do spinaczki? To się chyba nazywa. Sorry, piszę sprzęt spinaczkowy. Nie raki. Spoko. Da się tego zniszczyć. I tak wszystkich tam nawet nie zrobiłem tych statuł, także... Aha, tutaj, dobra. Ale coś jebło, że się tak wyrażę. Tam się... Co było? Tak. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Jezus, ile tego spinania jest. Wow, już myślałem, że się nie zaczepię. Najwięcej czasu w sumie tutaj zajmuje to wspinanie. Wow, o ja bym ładnie teraz zrobił. Nie, 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 nie w tą stronę. Muszę skoczyć, nie ma innego sposobu. God damn it! Boże święty, znowu się trzeba wspinać. Troszeczkę szybszą drogę wybrałem. To już muszę normalnie tak wspinać się. Bo nie ma innej niestety opcji.
Musimy przeskoczyć. Nie ma innego sposobu. No! Jak ty... Jak się zaczepić za to? Jeszcze dalej mam spróbować. Muszę skoczyć. Nie ma innego sposobu. Rzuć czekane z nim podczas skoku, aby dosięgnąć odległych skał. O! Teraz! To trzeba było później wystrzelić. Ja pierdzielę. Dobra, ale jestem. Teraz Ignazus nie ma żadnej... Nie ma żadnego ogniska, żeby się... obozu, żeby się zapisać. Ukryte miasto. O, o, o. Już mi się prawie para tego w płucach kończyła. Zwierzęta, cokolwiek to jest, naprawdę nie ma znaczenia, kiedy cię goni. Kto pozostawił przedstawienia Chapli i zaćmienia? Muszę pomówić o nich z Unuratu. Dobra. Głowa ścinka znowu. Dobra. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, na razie i cześć.